ponieważ władze miasta nie dostrzegają problemu mieszkaniowego. Są wyrzucani z kamienic, z krakowskich kamienic. Przejmowane są kamienice nielegalnie od 1990 roku. W tej chwili ostatni lokatorzy zostali eksmitowani na bruk po prostu. I w tej chwili żądamy przyspieszenia okrągłego stołu. A wy ciągle wychodzicie na ulicę, to coś w ogóle daje? Osiągacie no oczywiście, to musimy, niestety, przepraszam mieszkańców Krakowa, ale tą formę protestu musimy, będziemy to skutecznie, co tydzień będziemy powtarzać aż do skutku. Taka forma protestu aż nie będzie z popielarni przeniesionej z Tyńca, między innymi i przyspieszenie okrągłego stołu 15, bo jest zaplanowany 15 listopada, natomiast żądamy 15 września. A dla niewtajemniczonych jaki okrągły stół? Proszę. Dla niewtajemniczonych co na stół, to znaczy obniżka czynszu, bo jest podwyżka niezasadna czynszu mieszkaniowy i zweryfikowania wszystkich kamienic w Krakowie.